Cieszymy się, że dzisiaj trener no, praktycznie miał całą czternastkę do dyspozycji, bo to też pokazuje, że każdy mimo jakichś problemów przyszedł i chciał pomóc drużynie, a to tylko świadczy o tym, jak bardzo nam zależy i jak bardzo chcemy wygrywać w tym sezonie. Na pewno miło dostać taką nagrodę. Myślę, że dzisiaj tutaj każdy z chłopaków mógł tą nagrodę dostać, bo wszyscy zagraliśmy bardzo fajnie i nie ma co ukrywać, że kontrolowaliśmy ten mecz przez cały okres trwania. Wytrzymaliśmy, pokazaliśmy energię przede wszystkim, wolę walki i zdobyliśmy 3 punkty, bo dla nas punkty są na wagę złota cenniejsze od wody chyba w tym momencie. Na pewno ten początek ligi był bardzo trudny dla nas. Dodatkowo jeszcze teraz tak problemy zdrowotne to nie jest chyba tajemnicą z tego, co mi wiadomo. Jeden z naszych kolegów rano spędził w łóżku jeszcze, nie powiem który, a dzisiaj wyszedł, zagrał i zagrał dobrze, więc zobaczymy jutro. Jutro będzie na pewno trudniej po meczu. Na szczęście 3-0, nie straciliśmy aż tak dużo sił. Tutaj sztab też trzyma rękę na pulsie. Ja myślę, że już odbijemy się troszkę, aczkolwiek przeciwników mamy bardzo trudnych teraz, bo jest Zaksa, jest Jastrzębie, więc ci z najwyższej półki. Powalczymy. Tyle mogę obiecać. Sezon jest bardzo ciężki, do tego dochodzi jeszcze CEF. Broń Boże, się nie usprawiedliwiam, ale dochodzi CEF i wyloty. Praktycznie gramy co 3 dni. Nie ma czasu nawet dobrze potrenować. To jest chyba takie najgorsze. Ale robimy, staramy się, co możemy. Ja się cieszę graniem. Cieszę się, że jestem zdrowy, że mogę grać i cały czas mnie to bawi, więc sprawia mi ogromną radość. Więc tego się trzymam dalej, ja osobiście. W drugim secie mieliśmy chwilę, gdzie rzeczywiście mieliśmy przewagę. Niestety nie dowiedzieliśmy jej do końca, już któryś mecz rzędu mamy taką sytuację, że mamy przewagę w środku seta i nam ta przewaga gdzieś znika. Bardzo dobrze dzisiaj na zagrywce grał Buchatów. Widać, że na swojej sali się dobrze dzisiaj czuli i to zrobiło pewną różnicę. Była sytuacja z chorobą w drużynie, ale to też nie możemy teraz przez parę meczów z rzędu się tłumaczyć tym. To było już jakiś czas temu i musimy odbudować swoją formę i po prostu w najbliższych meczach pokazać się z lepszej strony i przynajmniej więcej walczyć i być razem. To jest najważniejsze, mam wrażenie, bo jak drużyna nie jest razem, to potem jest dużo ciężej wrócić do gry. Więc staramy się to naprawiać, staramy się walczyć i być ze sobą po prostu. Może to przyniesie konsekwencje w najbliższym meczu.